Cześć, się mawidzu, witam cię bardzo serdecznie. Poniedziałek, weekend minął, w weekend mieliśmy fejma, a na fejmie w sumie okej okay był ten nie powiem, że nie, tylko ta końcówka była taka se, przez co e, cały fejm miałem, mm, takie coś trochę, ale to jest nieważne, bo coś ważniejszego się wydarzyło na tym fejmie, e, czyli to, że Tromba był e, gościem, bodajże na loży szyderców, czy cokolwiek to w sumie było. No i oczywiście jak wiecie, jak już w e, jakimś tam poprzednim odcinku, dwa albo trzy dni temu, mówiłem. Jest wiele detektywów z TikToka, którzy podejrzewają, no i pokazują dowody na to, że stara ekipa powraca. Stało się to takim głośniejszym troszeczkę tematem, dlatego jeden z tej grupy czajnika, który tam prowadził w ogóle to całe loże szyderców zapytał trąbę o to wszystko. Dowiedzieliśmy się bardzo ciekawych rzeczy, na tyle ciekawych, że stwierdziłem, że musimy o tym pogadać przez cały odcinek. Mieliśmy też nowciaksa na Twitter, który napisał Ach ci detektywi z TikToka, na co murcik zdała, że że wiecie, za, za, zakrywa buzie, że ona nic nie mówi, e, no, więc to jest takie, e, już nakręcają to trochę. A, no i Nowciak też na e, TikToka nagrał tego samego trenda, co Murciks, czyli to, że leci sobie w tle e, piosenka ekipy, no, no i w sumie tyle. A, zapomniałem, mieliśmy też Freeza, który zmienił swój baner i na tym banerze ewidentnie widać, że... Nie wiem, on może czuje trochę nostalgię czy coś, bo tutaj mamy różne etapy Freeza. Czyli mieliśmy Minecraftowego Freeza, potem mieliśmy tego co śpiewał Piona Mordo, potem Mrożona, to co ekipa strana na niego mówiła. No i potem na wykrywaczu kłamstw jest, co może być nawiązaniem do czegoś. <grych> ja to już jest takie szukanie teorii spiskowych, ale ewidentnie to pokazuje, że coś tam się dzieje w backstage'u, oni też zapowiadali, że w następny rok to w ogóle wszystko rozwali, mają zaplanowane filmy i nie tylko. Tak szczerze, nawet jeżeli ekipa stara ma nie wrócić w pełni, jak kiedyś ją znaliśmy, to fajnie by było zobaczyć takiego Freeza starego, który już nie, nie jest takim po prostu o, o, ojcem i też takim po prostu biznesmenem tak naprawdę, który pod przykrywką bycia kumplem z Gen Z, to se robi tam jakiś kontent raz na jakiś czas. Tylko właśnie takiego normalnego Karola Freeza Wiśniewskiego. Ale wracając do tego, co Tromba powiedział, w sumie to już Wam puszczę i już skomentujemy fragment w fragmencie. O co chodzi tam z tym? No, powrót ekipy tam nadal się A co to po znaczy to po części? No, i tutaj mamy furtkę, nie? Jak ja pierwszy raz zobaczyłem tego szata, to sobie myślałem: No, pewnie go pytali, on pewnie coś powiedział PR-owego, lub bardzo naokoło i tyle. A on tu bezpośrednio powiedział, że po części to jest racja, że będzie powrót starej ekipy. No i tutaj mamy dwa wątki, nie? Że albo po części, że wróci, ale nie jakby dokładnie taki sam skład, yy, ale wrócą, może minimalnie przynajmniej. Albo druga rzecz, czyli wrócą, ale po prostu bez Frieza. Czyli coś, co myślałem, że od razu będzie i no odeszli od Freeza, a, ale to by jakby się nie kalkulowało z tym, że Freezer też zmienił banner. Aczkolwiek to, że zmienił banner, może nie mieć w ogóle powiązania z tym, że oni teraz mówią o tym, że ekipa stara powraca. Aczkolwiek dlaczego Freez by nagle też stare czasy wspominał, więc no zobaczymy. Rozmie się trochę. No, no nie, no po, po części, powiedz, no bo no, po części, no to wiemy, jak ktoś to e, o niej przeczyta, no. to wyobrażasz sobie powód ekipy, że nie wiem, stary. Za nie wiem, miesiąc, na przykład na nowy rok, nie, nagle odcinki zaczną wpadać, nie? Okej, okay, no i to jest dziwne, nie rozumiem tego do końca, no bo o, co, co to jest? Dlaczego to jest po części? Jakby nikt się nie spodziewa, że wrócą już za miesiąc i już za miesiąc będą odcinki wpadać, ale spodziewamy się, że jakkolwiek interakcje między wami w końcu zobaczymy, już nawet chyba trąba, znaczy jest y, Freeze i Nowciak chyba mieli jakąś interakcję ostatnio na Twitter to było takie już wow, oni wracają. No. Tak by... Bo pojedziecie na wyjazd, proszę. albo pojedziemy na właśnie. Albo też nie wiadomo, co się zdarzy, więc ja tylko mówię po części, bo. Okej, okay, czyli moje marzenia już zostały zrujnowane, bo ja marzyłem, że oni faktycznie pojadą na jakiś wyjazd wspólny i nagle się pojawią odcinki, ale jeżeli jakiś powrót jest szykowany, no tak trąba przynajmniej tutaj sugeruje, jakby jakiś powrót był jakby szykowany, ale po prostu nie taki nagły i nie w formie wyjazdu, tak? Więc to przykre akurat. Ale z drugiej strony dużo ludzi mówiło, że, że jak to wyjazd? To by było najgłupsze, co by mogli zrobić, no bo co? By nagle udawali, że są najlepszymi przyjaciółmi i tak dalej, po tym wszystkim. Więc chyba to będzie stopniowo, ale ewidentnie coś tam backstage'owo rozmawiają. Eee, żeby nie upewniać, to że ja to... Nie wiem, nie oni. Po prostu nie będzie no. trzecia ekipa. No, Była ben... ekipa Jenzy, teraz wymyśliliśmy taką fajną nazwę. I ta po prostu ekipa co odeszła, stworzy nową ekipę. Okay. Old boje. Old boje? O, odboje? Ty, poczekajcie, poczekajcie, dobra, czyli, czyli nie, 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 ej, 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 to jest tylko oznaka tego, że ekipa prawdziwa chyba nie wróci, że dosłownie to, co mówiłem, czyli ci, co odeszli, po prostu stworzą jakby trzecią ekipę, tak, o to chodzi. Ale ciekawe, czy to będzie na przykład jakkolwiek związane z Freezem i nie tylko, bo jakby no tutaj mamy jasny przekaz, tak, że no stara ekipa po prostu nie powróci, niestety już oficjalnie. I ta po prostu ekipa, co odeszła, stworzy nową ekipę, Okej. Okay. odboje. Gen X. Okay. Czyli... Czyli... Nie, no jak Wiesz, Tam te stare, trochę złe wspomnienia, że tak powiem, przeminęły, czy co? Pomówmy się. No. Czas leczy rany. No ale znów tego nie rozumiem, bo on powiedział, czas leczy rany. I czy to sugeruje, że jednak z Freezem i tak dalej będzie to miało coś wspólnego? Czyżby nie wiem, Freeze na przykład ich jakoś przekonał, że ej, dawajcie, pomogę wam jeszcze i tak dalej, wezmę z jakiś procent, może mniejszy, może większy, ale wy sobie zrobicie ekipę z tej starej ekipy? Ej, nie wiem, nie mam pojęcia, co to oznacza, ale mnie tak zaciekawił trąba tym wszystkim, bo ewidentnie coś się święci, i w sumie powiedział tak bardzo naokoło to wszystko, ale w sumie to nie, ale w sumie to taki sam, nie wiem co, mam taki mętlik w głowie. Okej. Okay. Czekawostka. Ciekawostka, to jest mocny statement wyrzucony. Czyli... Ej, wyobraźcie sobie, że Diz ma 32 lata? Czy wygra? W... Ale on szybko nie chciał zbyt dużo mówić, żeby zbyt dużo nie spoilerować, ewidentnie yy, czuł, że już i tak wystarczająco powiedział. N nagle mówi o tym, że Diz ma 32 lata. <laughs> Ale w sumie też się nie spodziewałem, że disma ma 32 lat. Aczkolwiek, nie wiem, dla niego to raczej nie byłoby szokujące, jakkolwiek, no bo on się znał z Disem i raczej wiedział, ile ma lat i tak dalej, więc no to ewidentnie było odbicie po prostu e, szybko tematu, zmiana. Najciekawsze no w tym wszystkim jest to, że Tromba dopiero co wypuścił piosenkę Bracia Autobus, co miało być taką pseudo-nostalgiczną podróżą po tym, że wiecie, stara ekipa jak była, i w ogóle byli w Ameryce, to wymyśli jakiś tam Bracia Autobus, że jest Nowciaks i jest Tromba, i niby ich alter ego. No, i chcieli trochę na takiej nostalgii popłynąć, ale im się to nie udało. No i co, poddaliby się z tym projektem, i nagle by wrócili do łask Freeza, też, też mnie to ciekawi z tej strony. Też wiecie, no, Freeze nie wiem, ile razy może takie Gen Z robić. Czy twoje 5 minut 3 będzie robił? Nie wiem. Wydaje mi się, że już dwójka była taka na granicy, a ta trójka to już by była po prostu przesytem totalnym, ale Freeze też jest takim człowiekiem, że chce chyba raz do roku robić coś ciekawego, że było znów o nim głośno, i tak dalej, i tak dalej, więc. Możliwe, że on zdaje sobie z tego sprawę, że jednak, jakby ta OG stara ekipa, jakkolwiek w jakiś ciekawy sposób w sumie powróciła, i by mieli naprawdę jakiś dobry plan na to, i wszyscy by, jakby, byli pogodzeni i tak dalej, to on dobrze wie o tym, że to by narobiło tak zwanego szumu. Tylko znów z trzeciej, z tam 60. strony, nie wiem już, która to jest, na przykład taki patecki, on poszedł swoją drogą, idzie mu to bardzo dobrze, więc czy on by chcie, chciał w ogóle angażować w taki projekt i być znów pod kimś, może tak dorywczo? pewnie tak, ale żeby znów mieszkać razem i tak dalej, to, na to akurat na pewno odpada. Mieszkać razem na pewno już nie będą. Ale wydaje mi się, że powrót ekipy i zobaczenie ich znów wszystkich razem w odcinkach e raczej jest nieuniknione. Ta tak mi się wydaje. Bo tak jak Tromba wspominał, e czas leczy rany, no i zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Ja się nie mogę doczekać, ale to raczej już zauważyliście, że ja jestem bardzo zaangażowany w to wszystko, czy ekipa powróci, czy nie i to chyba od zawsze jak jakiekolwiek są tropy po szlaki tego, to jak najbardziej z chęcią to skomentuję i posłucham Was w komentarzach, co Wy o tym wszystkim myślicie. Ja się z Wami żegnam, zostawcie lajka, zostawcie suba, oglądajcie do końca, widzimy się jutro i na razie.